Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil Code Veronica. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z Claire. Słuchajcie, ja w ostatnim odcinku nie wziąłem tutaj Ribbona, który tutaj leży, widzicie, przy tej maszynie. I ja się dziwiłem, dlaczego tu jest maszyna, skoro ja przy niej nie mogę nic zrobić, bo nie mogłem żadnych metalowych przedmiotów tutaj przenosić, nie? A tutaj, słuchajcie, leży Ribbon. Więc zabieramy nawet 3. Natomiast powiem Wam szczerze, że na tym emulatorze można zapisywać w dowolnym momencie. To znaczy nie muszę zapisywać przy maszynach i to jest trochę, powiedziałbym, cheat. No bo jednak nie powinno to tak działać. I więc ja będę zapisywał przez emulator, ale również dodatkowo będę robił save'y normalnie przy maszynach. Na wypadek, gdyby jakiś save się, wiecie, zepsuł, to słuchajcie, przynajmniej no jeden z tych save'ów będzie działał, miejmy nadzieję. Ja tutaj już testowałem, musiałem to przetestować, bo tu się wybiera jakiś memory card, więc testowałem, czy to w ogóle mi się zapisuje i czy to działa, więc widzicie już tu jakiś zapis i ja sobie nad tym po prostu teraz to nadpiszę. No i mamy to, słuchajcie. Dobra, zostały nam 2 ribbony. I teraz tak, dalej tutaj nie możemy przejść. Tutaj przeciągnęliśmy dźwignię, która nam otworzyła drzwi, prawdopodobnie ten taki garaż, tak myślę, więc zobaczymy. No i ostatnio żeśmy też zebrali, o Jezu, nie chcę mapy, jak to było, już nie pamiętam sterowania, słuchajcie. Coś takiego, jakiś emblem. I ja się zastanawiam, czy ten emblem trzeba wtrynić tam, słuchajcie, do tej maszyny. Dlaczego ja w ogóle nie mam broni wyciągniętej? Aha, no tak, bo ja tutaj przecież nie mogłem przyjść z bronią. Boże, tępy Torgus. Zastanawiam się, czy nie trzeba tego emblematu wtrynić do tej maszyny. Duplikującej. Do tego skanera. Jezus Maria, jakie odgłosy w tle. Nie, słuchajcie, ja muszę sobie przyciszyć tą muzykę, bo jest dramatyczna. Dajcie mi chwilkę. Dobrze, wracam po cięciu. Nie sądziłem, że to będzie aż tak głośno. Dobra, spróbujmy to tu wtrynić. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy to w ogóle zadziała? Czy ona to tak wtryni normalnie? Please set the material to be scanned. No dobra. Ekwipunek. Spróbujmy tego użyć. W sumie mogłem się temu przyjrzeć też z bliska, ale dobra, spróbujmy tego. Da się! Czyli to o to chodzi. Dobra. I to jest zapewne metalowe. I nie przeszlibyśmy z tym przez, słuchajcie, tamtą bramkę. Dlatego musimy, słuchajcie, to jakby zduplikować. Czajcie. Aha, ale to się jakby nie zrobiło. Dlaczego? Aha, no dobra, zostało przygotowane. Czegoś mam jeszcze tutaj użyć? Aha, jakiś materiał. Okej, okay, czyli to tak jakby sobie tylko zeskanowało, a teraz jeszcze potrzebuję jakiegoś materiału, z czego to ma być jakby wykonane, tak? No na pewno nie z metalu. Dobra, czyli ja na razie tutaj nic nie zrobię. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że muszę teraz stąd wyjść. Skierujemy się, słuchajcie, do tego garażu. Problemem jest natomiast to, że ja znowu muszę tu zostawić milion rzeczy w tym schowku. A mianowicie tak naprawdę wszystko. Spray pewnie też jest metalowy, zakładam. Tylko roślinkę mogę sobie zostawić. Bo już z roślinką, słuchajcie, biegliśmy przecież wcześniej. W ogóle te zombiaki, słuchajcie, mnie tutaj stresują za tym oknem, nie? Spieprzajcie, dziady. Dobra, ale tutaj koniecznie muszę wziąć broń, bo tutaj zostawiliśmy broń po tej stronie, nie? Więc z tego miejsca wyciągamy broń. No ale możesz mi to wziąć? O, dziękuję. Na pewno to. Na pewno amunicję. No i tą zwykłą broń. Nie wiem, czy ja potrzebuję tej A nie, zapalniczka i tak mi nie zabiera slotu tu. Dobra, czyli tak zróbmy. Nożyka nie biorę, bo to i tak bez sensu, nie będę nim walczyć, a ribbon na razie też mi się nie przyda, bo przed chwilą zapisywaliśmy. Więc tak to zostawmy, teraz muszę sobie, słuchajcie, wyciągnąć tę broń. Pytanie, czy tą maszynową, czy tą słabszą? Dobra, na razie jeszcze maszynowa, 89%, niech będzie. Jak się strzelało? Ktoś mi przypomni? Tak. Dobra. Dobra, wracamy.
A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Desełko zwróciła mi uwagę, bo ja jej przesyłam odcinki, bo jest tak napalona. Jezus Maria, jakie odgłosy. Jest tak napalona na te odcinki z Residenta, że ja po prostu wstawiam filmy na prywatny, na YouTube. I ona sobie ogląda i powiedziała mi, że pominąłem jedną rzecz. A tu jest ten garaż. Pominąłem jedną rzecz w domku. Tam był taki zaułek, zaraz do niego wrócimy, bo pokażę wam, o które miejsce chodzi. Ja mam to wcisnąć? No kliknij. Aha, no to zajebiście. Okej, okay. Tego się nie spodziewałem. W co ona strzeliła, ludzie? To było zajebiste, ale nie sądziłem, że to tak zadziała. Czy tam ci wszyscy zginęli? Znaczy, w sensie w tym garażu, o to mi się rozchodzi. Aha, tak celuję w górę i tak celuję w dół, spoko. No póki jest muzyka, to na pewno idą w moim kierunku, tylko wiecie co, no problemem jest to, że ja ich nie widzę. Jestem od nich daleko, ale nie wiem, czy ja ich... Na kogoś tam celuję jeszcze sama. Tak jakby, sama się w tamtym kierunku ustawia. Dobra, usłyszałem, że coś chrobotnęło o ziemię. Dwóch się spaliło, dwóch załatwiliśmy, z tego co widzę. Oni nic nie zostawiają. Czy tu coś w ogóle jest? Tu coś jest. Nie, nie mogę tu nic zrobić. A, tu się coś świeci. Gaśnica! Ja pikole, tylko po co mi ta gaśnica? Czy coś powinienem ugasić? Czy coś tutaj płonęło? Jakąś drogę mi blokowało? Coś? Nie pamiętam, słuchaj, ta. Dobra, oczywiście ja i sterowanie już zapomniałem, którym się biega. O Jezus Maria, jaka krewia tutaj. Oni stąd wyszli, tak? Tutaj coś jest. Tam się coś świeci. Zaraz, słuchajcie, zaraz, zaraz po kolei. Indigo Blue Plate. Czy jakaś płytka jest tutaj potrzebna? Której nie mamy, ale to nie jest w kształcie chyba tego emblemu, który tam duplikujemy, więc to chyba nie o to chodzi. Pokazać mi mapę. No jest faktycznie tu miejsce zablokowane, znaczy droga zablokowana. I tu coś, słuchajcie, leży. Kluczyk. Padlock key. Czy to będzie kluczyk, słuchajcie, do tej kłódki? Taką mieliśmy kłódkę wcześniej. Dobra, zaraz ogarniemy. Teraz pytanie tak. To chyba było zamknięte przejście. Okej, okay, gubię się tu, słuchajcie, w tej grze. Gubię się straszliwie. Idziemy na razie tędy. A, i tu będzie ten domek. To teraz do niego wejdzie... Tylko tam był zombiak, kuźwa. Bo my uciekaliśmy z tego domku, pamiętam. O, o to mi chodziło. A, ale coś... O, padlock było napisane. Czyli to będzie do tego. Tylko słuchaj, ta z drugiej strony musimy przejść. Co ona robi? Jak się biegało? Oczywiście już zapomniałem. Pierdziela. A! Jezus Maryja, Józefie Święty! Ja pierdzielę! W dół! Gin, szmaciuro niemyta! No chodź tu, chodź tu. No splisz się! Marnuję straszliwie tę broń. Nie no, tego się, słuchajcie, nie spodziewałem. Zawał na miejscu. Czyli to psy wciągały te ciało w ostatnim odcinku pod ten domek. Pytanie, czy jeszcze więcej mi tu nie wyskoczy. Jest tu kto? W sumie zauważyłem, że ona celuje jakby, jeżeli jest jakiś przeciwnik. I w sumie muzyczka też musi być. No dobra. Wracajmy do tego domku. Tylko muszę uważać, bo tam był koleś. Kojarzę go. No i tu pominąłem w pierwszym odcinku, właśnie Desełko mi o tym powiedziała, jedną miejscówkę. Gdzie jest ten zombiak? Jest. Jeden, mam nadzieję, tu jest tylko, nie? Zginął, dobra. No ale idź, 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 idź. No zobaczcie, jak mi idzie to sterowanie, to jest dramat. Tu, słuchajcie, tutaj był taki zaułek i ja tutaj nie poszedłem. O, w tym miejscu. Tylko pytanie, czy tu coś jest ciekawego? Tu nie. Tam jest jakaś gazeta na ścianie. Jezu, karaluchy. Aha, to jest mapa. No dobra, mapa więzienia. Ale ja i tak mam dostęp do mapy przecież, słuchaj, ta.
więc nie ogarniam tego. Tylko wcześniej to się świeciło w sumie na czerwono wszystko, a teraz tak jakby na niebiesko, czyli pokazuje mi, gdzie coś mógłbym pominąć. Jakieś przedmioty, itemy? Nie wiem. Okej, czyli tylko po mapę tu żem przelazł. No to myślałem, że coś ciekawszego tu było. W sumie mogłem go pominąć i nie zabijać tutaj po tej stronie, ale dobra. I to by było na tyle w tym domku. To pominąłem. A tak poza tym już dostało mi żadnych tipów, nie sprzedawała, więc nie wiem nic więcej. No ale dobra, jeżeli ta mapa była jakaś istotna, to ją mamy. I teraz wracamy. Znaczy w sumie nie wiem, po co ja tu idę. Znaczy wiem po co. A może tu by trzeba było użyć tej gaśnicy? Nie no, ale to by było chyba bez sensu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja bym chciał tutaj o, skrót sobie zrobić. Niech ona użyje tego kluczyka w tym miejscu. Jezu, 62% tylko mam. Ja na początku myślałem... O, i wywali go? Tak, wywalaj go, będziemy mieli więcej slotów, zajebiście. Myślałem, słuchajcie, że tu będzie trzeba mieć jakiś wytrych, nie? No nie wiem, słuchajcie, czy tu coś było... Co ja mam z tą gaśnicą zrobić? Na pewno coś na zewnątrz, bo tam dalej jakby nie wejdę z tą gaśnicą, bo są te bramki. Wiem. Słuchajcie, wiem. Coś tu łazi. Tam był ten tir podpalony. Chyba tu o to chodzi. Tu jest ta część chyba tego tira, ale no, mi chodzi o tą część, gdzie była walizka. Kojarzycie? Była taka walizka. A tu chyba trzeba, słuchajcie, ten emblem zduplikowany. Tak mi się wydaje. No ale dobra. To było chyba zamknięte. Mhm. No tak, tylko tam... O kur! Czyli to tu było to... Odgłosy były słyszalne stąd. No to zajebiście. Dałem dupci za talerz zupci, nie? One są w ogóle jakieś białe, te zombiaki. Czy ja mam caution? Mam fine, ja pierdzielę. W ogóle w pierwszym odcinku mnie użarły chyba ze 3 razy. Teraz mnie użarł ten i ja cały czas mam fine, więc no hit. Ale na tym cmentarzu ich było w ciul. Czy to jest już ten cmentarz, czy jeszcze nie? Chyba tak. Tak, widzę te groby. Mam nadzieję, że ona tą drugą bronią trafia w kogoś. Ten się rozlał. Oni są jakby w ogóle po drugiej stronie, takie mam wrażenie, bo ona tam jakby celuje. Dobra, wolę nie biegać tutaj, żeby się na ich nieba napatoczyć. Ale zajebista jest ta broń, powiem wam szczerze. W ogóle tu muzyki nie było. Czy on się rozlał? Chyba tak. Dobra. No i pytanie, czy ta gaśnica tutaj zadziała w tym miejscu? No jest ta walizka, na bank to będzie tu. Tylko żebym ja się nie podpalił. Dobra, użyjmy jej. Już. Poszło. Jestem zajebisty, słuchajta. Aczkolwiek logiczne są na razie te rzeczy, które tutaj robimy. Wszystko jakby ma sens, nie? I wszystko ze sobą tutaj współgra. Pytanie tylko, czy my tę walizkę tak po prostu sobie otworzymy. Czy do niej nie trzeba mieć też jakiegoś kluczyka? Pokazać mi to. Weź ją sobie tam przejrzyj w ekwipunku. Check. No i co, da się ją otworzyć? Jest przycisk. No to klikaj. Czytaliśmy o tym w notatce. Ale ja już teraz wiem, o co chodzi. To jest chyba ten materiał, który musimy użyć tam przy tej maszynie, żeby ten emblem zduplikować. I jest jakiś dokument, tak? Product description, dobra, opis produktu. Okej, że dziękujemy za używanie naszych produktów. Antimetal, zobaczcie. Antimetal detection. No to wszystko jasne. To jest ten materiał do tej maszyny, 100 Pro. Cannot be detected by any metal detector. Zajebiście. No dobra, to już reszta mnie nie interesuje.
No, oni tu planują jakby rozszerzać, ulepszać jakby ten produkt i tak dalej. Ble, ble, ble i jakiś tam szef. Dobra, sztos. Mamy to. Ale czego ja mam nadal tą gaśnicę? Empty? Aha. Ale ona go i jakby nie wywaliła automatycznie, a ja też rzucać przecież przedmiotów nie mogę. Czekajcie, a jest sens się wracać jeszcze bardziej? Nie no, chyba nie, bo tam był ten koleś, który potrzebuje medykamentów, ale my nie mamy nic. Czyli na razie mu nie pomożemy. Dobra. Spieprzamy stąd. Wiemy teraz, co mamy zrobić. Ej, zajebiście się wkręciłem w tę gierkę. Bo na razie mi w miarę dobrze idzie, chociaż to sterowanie na tym padzie naprawdę jest dramatyczne. Może wy tego aż tak nie odczuwacie, chociaż też to widać na ekranie, nie? Że ja się miotam trochę. Ona nie skręca mi do końca tak, jak ja bym chciał. Ale póki, słuchajcie, ja to będę. Póki będzie progres, to słuchajcie, nie ma co narzekać, nie? Boję się, że ja na jakimś bosie utknę przez to sterowanie, że będzie mnie zabijał, nie? Więc całe szczęście, że póki co mamy dużo roślinek i dużo życia, że tak powiem, nie straciłem. Jeszcze ani razu chyba kołczyn nie miałem, nie? Dobra, i teraz mamy ten skrót, więc zajebiście. To było tu, już znam tę drogę na pamięć. W sumie nie jest na razie to aż tak rozległe. Ale klimacik mega. Tu chyba już cisza, spokój, chyba że nagle jacyś nowi tu wyskakują. Dobra, chyba nie. No i teraz najgorsze jest to, że tu jest dużo tego, wiecie, manewrowania ekwipunkiem. Tego było bardzo dużo w jedynce, w zerówce. Jakby wiecie, no to jest clue chyba też tych gier, żeby tym ekwipunkiem zarządzać. W tych remake'ach, słuchajcie, aż tak tego się nie odczuwa, nie? Chociaż też trochę, no ale nie aż tak jak w tym przypadku. Dobra, to. A nie, sobie to zostawimy. Muszę koniecznie tą zapalniczkę. To też. Gaśnicę też koniecznie. Broń też koniecznie. Wszystko praktycznie. Poza tą płytką, bo ona jest niewykrywalna przez ten. No, zajebiście. Jezu, ja się boję, kiedy oni się tu dostaną. Pewnie jak zduplikuję, słuchajcie, to i będę musiał już stąd wyjść, tak wiecie, na amen, to wtedy one wyskoczą, tak obstawiam. Dobra, i wtryniaj to ładnie, moja droga. Już, poszło. No i będziemy mieli tę płytkę. Tylko wiecie, co mnie bardzo boli, że zostawimy tutaj granatniki te takie, znaczy Boże, naboje do granatnika, kwasowe i te wybuchowe. Ale na razie nie mamy możliwości, słuchajcie, tego podnieść, moim zdaniem. No bo przecież tu jest ta bramka. Więc wydaje mi się, że ewentualnie w późniejszym etapie gry będzie można się tu wrócić. Take the Alloy Emblem. No zabieramy. Jakiś ptak w ogóle. Okej. No, obawiam się, że one teraz mnie coś. Wiedziałem! No to ja muszę teraz. Jak ja mam to zrobić? Muszę ich ominąć. No musi mnie pogryźć, no bo przecież nie mam innej drogi. O ty w mordę kopane. Jezus! Ale muszę to szybko wziąć. Zabieraj to. Mam nadzieję, że oni w tym czasie nie idą. Nie chcę nożyka, ludzie! Nie rozumiem tego. No need to deposit. Czemu ja nie mogę tego przerzucić sobie? Aha, bo muszę kliknąć na puste. Boże, jestem tępa dzida. Nie wiem, czy mam tą gaśnicę brać. Nie, no nie biorę jej na razie, bo ja się nie znam. Znaczy nie znam. Nie wiem, czy ona będzie potrzebna, czy nie. Na razie robię tak, nożyka też nie biorę. Trudno, najwyżej to będzie błąd. Spieprzaj stąd. Ja pierdykam. Chociaż w sumie teraz źle zrobiłem, bo mogłem się ich pozbyć. Tu teraz z tego jakby miejsca, nie? No ale musieli mnie ugryźć, słuchajcie. Musieli, inaczej by mi się nie udało. Dobrze, że ci jakby tam dalej, w dalszym korytarzu mnie nie ugryźli, bo byłby dramat. Czy ja mam w ogóle kołszyn? Nie no, to jest hit jakiś, że ja mam cały czas fajn. Słyszę zombiaki. Ja zaraz nie będę mieć tej broni. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Czy ona w kogoś celuje tu? Ja pierdzielę.
Słyszycie te odgłosy? Bo mnie to przeraża. Nie wiem, gdzie oni są. Gdzieś są. Gdzie był ten emblem? Jeszcze chyba dalej. W sensie nie, na pewno nie przy tym domku. Przy tym tirze rozpieprzonym. Tylko nie przy cmentarzu, tylko tutaj wcześniej. Chyba tutaj. Wiedziałem. No, czyli tych trzeba załatwić. Czyli na pewno tutaj jest ten emblem do włożenia. Boże, to oni tak, takie dźwięki wydają, że aż tam je słyszałem. Hit. Nie chcę, wiecie, bez sensu, żebym strzelał, jak już są wszyscy zabici. No, padniesz. Oż ty w mordę, żeby mnie nie złapał. Dobra, rozlał się. Nadal słyszę te dźwięki. Trudno, ale chyba na razie tutaj jestem bezpieczny. Wtryniamy, słuchajcie, to mam nadzieję, że to tak zatrybi. No musi zatrybić. Nie mapę. Wtryniaj ten emblem. Pykło? Pykło. Tylko rozumiem, że przechodzimy do jakiejś nowej sekcji. Tą chyba wyczyściliśmy na ten moment, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że zostawiliśmy tam te naboje do granatnika. I spray w sumie też. Nie wiem, czego mam się teraz tu spodziewać, bo to zupełnie, słuchajcie, nowa lokacja. Boże, jakiś most, który jest rozpieprzony. Czy ja mogę coś tutaj wyciągnąć z tego samochodu? Od razu mi się, słuchajcie, kojarzy, jak widzę w Residentach mosty rozpieprzone. I takie, no, terenówki. Kojarzy mi się moment z Residenta 5 z desełko, gdzie był latający Czestmir. No po prostu popłakałem się wtedy w tamtym momencie. Hit to był. Dobra, idziemy tutaj bokiem w takim razie. Jednak tam jest amunicja! No ale... Czekaj ta. No ja bym ją chciał w takim razie. No ale nie mam jak jej wziąć, przecież ja się tu nie zmieszczę. No właśnie, z tej strony nie ma szans. No właśnie, kurde. Chyba, że ona mi tam przez barierkę przejdzie, no. Ale chyba nie. Chyba, że tam jest przejście. O Boże, tu jest przejście. Myślałem, że dziura też tam jest. O, roślinki dwie. Nie no, biorę wszystko. Najgorsze jest to, słuchajcie, że nie było ani jednej jeszcze skrzyni takiej, wiecie. Do przechowywania rzeczy. Czy ja w ogóle mogę trzy roślinki ze sobą połączyć? Bo ja nie jestem przekonany o tym. Ale dobra, na razie póki mamy miejsce, to jeszcze tego nie łączę. Tu też ogień. Czy ja powinienem mieć tutaj też gaśnicę napełnioną? Ale gdzie miałbym ją sobie napełnić? Dupą chyba, nie? Naturalnym gazem, słuchajcie. Jezu, odwala mi. Dobra, co ja mam teraz tutaj zrobić? Bo ja tutaj nie podejdę za bardzo. A pokazać mi mapę, jak to wygląda. Na prawo są schody. Jak ja mam to kuźwa zrobić? Chyba, że... Czy ona to przesuwa? O, 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 dobra, to czekajcie. Czyli można by było... Ale... No dobra, przesuń to lekko na razie. Tylko kamera mogłaby się zmienić lekko, bo ja nic nie widzę. No, mam pomysł. W sensie, wiecie, do tego... Dopchnąć na ten ogień to. Nie wiem, czy to o to chodzi. Dobra, i wejdź na to teraz. Dasz radę? Spoko. Zajebiste. Nie, na razie powiem wam szczerze, że intuicyjne są te zagadki. Jakby, no... Na razie się nie zaciąłem, ale wydaje mi się, że to jest dopiero początek, wiecie, drugi odcinek, więc to się wszystko zmieni z czasem. Tak obstawiam. Ulala. Aha, co na tak wolno wchodzi? Stresuje się dziewczyna chyba. O! Witamy, witamy. Skończy mi się ta broń zaraz, wiecie? Czy ona trafia w ogóle? Jezu, tamtemu w ogóle chyba hełm spadł z łba. Znaczy taki kask ochronny. Ona jeszcze tam celuje jakby w oddali w kogoś. Dobra, tu mamy jakieś drzwi. Pokazać mi mapę w ogóle. No da się tu przejść. Tego się nie da otworzyć, no ale tu bokiem się da.
Tylko tam jeszcze jedno przejście było w głąb, więc ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Coś idzie tutaj do mnie. Pieski. Dobra, niech one się przybliżą i dopiero... Będziemy takimi seriami, tak będziemy pyrkać jakby. No ty franco niemyta! Jak ja mam nadal fajn, to jest po prostu... Ja nie wiem, słuchajcie, to jest jakiś dzień dziecka. Ja nie ogarniam, jak ta gra działa. Ja mam nadzieję, że ona nie jest zbadżona, że ja mam cały czas fajn. Dobra, czy ja tu coś mogę kliknąć? Nie mogę w nic kliknąć. No ale idź! Pokazać mi mapę. No jest przejście, kuźwa. Oh fuck! Dobra. Tu coś leży. Co to leży? Jezus, jakieś strzały. Albo bełty. Nie wiem, co to jest. A tam na końcu? Mogę tam wleźć? Nie, jest zamknięte jakby od drugiej strony. Czyli tutaj jedyna opcja to jeszcze te drzwi. No i tu też są jakieś garaże zaś. Tam był jakiś przycisk nieaktywny. Dobra. Kurde, nie wiem, czy ja mam tu iść. Dobra. Wejdę tam i zobaczymy, jak to wygląda na mapie. I zdecydujemy, czy idziemy tam w głąb, czy idziemy tutaj. Bo ja, słuchajcie, nie ma maszyny. Ja już mam full ekwipunek, no... O kuźwa. Jaka muzyka w ogóle. Nie, no tu schody są i kolejne jakieś drzwi. Nie, 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 nie. Dobra, jakaś rezydencja ogólnie tu jest. To jakby wkraczamy w takie klimaty jedyneczki. I zerówki w sumie też. Na razie stąd spieprzam. W sensie inaczej, nie spieprzam, tylko no idę sobie stąd i zobaczymy, co jest po drugiej stronie po prostu. I zdecydujemy wtedy, bo tam jest milion drzwi. A może tu będzie tylko jakaś znajdźka i wszystko się rozjaśni. Tu jacyś, no właśnie. Jezu, jaka mgła tu jest. Ten powinien zginąć w miarę szybko, bo wtedy już w niego strzelaliśmy, więc tu jest... Oż ty franco, nie widziałem, że tu jesteś. Zaraz mi się skończy ta broń. Mało procent już ona miała, słuchaj, ta. Czy on zginął? Rozlał się? Tak. Jakieś schody. Ja pierdzielę, no... Mówiłem przed chwilą, że znam na wylot całą tą lokację, że jest zajebiście i nagle... Zobaczcie, tyle miejsc. Znowu psy. Słyszę to. Nie! O nie, teraz to już będę mieć caution jak nic. No puszczaj mnie, ty franco! Ma caution, słuchajcie. Ma caution nareszcie. O! Mam nadzieję tylko, że ona danger nie ma. Dobra, nie będę się z nim cackać. Dobra, poszedł. Pokazać mi to. Czy ona ma caution, czy danger? Caution. No to w sumie powiem 2% tej broni. Hit. Dobra, wzięliśmy zwykłą tą. O, kolejna roślinka. O nie. Trochę dramat. Trochę dramat! Musisz zmienić broń, moja droga. A ta będzie trochę gorsza pewnie na te pieski, obstawiam. A nie, nie jest tak źle. Tam się coś świeci. Pokazać mi to, co to jest. Boże, co to jest? Navi Proof. Ja, słuchajcie, jak ja to wezmę, to ja nie będę mieć miejsca na nic. Ja zaraz będę biegał po tej lokacji i szukał jakiejś skrzynki, bo to jest nierealne, żeby tu skrzynki nie było. Albo ja nie ogarniam mechaniki tej gry. Tylko wiecie, teraz jest problem taki, że ja tej roślinki nie wezmę, która jest tam na górze. Dobra, pokazać mi mapę. Tu są jakieś zaś schody, dajcie spokój. No tam jest też jakaś bramka, dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Tu też jakaś... Tu jest w ogóle prawdziwa posiadłość. To tam, gdzie byliśmy, to w ogóle posiadłość nie była. Jezu, jak się przyciemnił ekran nagle, takie mam wrażenie. Chyba w pierwszym odcinku też tak miałem.
Ale nie wiem, od czego to zależy. Pokazać mi to. O kuźwa. No, jedne drzwi na lewo i na górę też są. Cutscenka? Jezu, czemu tak nagle ciemno się zrobiło? Dziwne to. Czy to tak ma być tutaj mrocznie? Tu coś jest. Jakiś komputerek. Security lock system. Nie wiem, czy ja w dobrej kolejności, słuchaj, to robię. Enter an employee ID. Aha, czyli pracownika jakieś ID trzeba tu wprowadzić, tak? Please enter your ID. No, na pewno. To nie w tym momencie. O, amunicja, weź ją sobie. Teraz jest już jaśniej. Jakieś takie dziwne ma zrywy ta gra. Wzięła to? Wzięła. Dobra, tu są jakieś drzwi. Aha, nie, to jest jakaś szafka. Okej. To było chyba zamknięte. Dobra. No idź. Powiem wam, że tu jest mniej opcji. Tu są chyba tylko te drzwi i ewentualnie tam schody na górę. Dobra, to ogarniemy najpierw tę posiadłość i ewentualnie jak tu nic nie będzie, to tam się wrócimy. Co mamy tutaj? Coś słyszę. Coś tam lata na górze? Ona w coś celuje? Celuje w coś. Aha. Czyli te nietoperze faktycznie mnie cisną. O ty franco. Ale ja tu zmarnuję pocisków. No ale powinna już go załatwić, no. Czy ona ma caution? Czy te nietoperki były słabe? Dobra, mamy fine nadal, no to... hit. No, możesz to otworzyć? Nie, nie mogę tu nic zrobić. Czy ja tu na darmo przylazłem? Aha. Spray tu jest. I znowu zaś, co to jest? Jakaś walizka znowu? No ale ja nie mam miejsca, ludzie! Dajcie żyć! Przeładuj sobie w ogóle tę broń. Mógłbym sobie tę broń, którą wykorzystałem już do zera. Wywalić. No ale nie mam jak jej wywalić w sumie. Dobra, czyli tu są dwa itemy, które trzeba podnieść koniecznie. Tylko w sumie na mapie ja nie będę chyba miał tego zaznaczonego, że tam akurat na przykład zostawiłem spray. No oczywiście, że nie. Ale tam już nie ma przejścia. Dobra, schody nam zostały. Co ty robisz, kobieto? Idziemy na te schody. Szukam po prostu na gwałt. Potrzebuję... potrzebuję skrzynki. W lewo zamknięte, czyli jedyne drzwi, które tutaj możemy otworzyć, to są na prawo. Ale powiem wam naprawdę, klimacik, jedyneczki, dwójeczki, jedyneczki lub zerówki. Bo w dwójce to w sumie nie było takiej posiadłości typowej, bardziej posterunek, nie? Jest safe! No ale mnie safe nie interere. Tu jest jakaś książka w ogóle? Czy to znowu będą jakieś zasady gry? Bo ona tak wygląda. Manual jakiś. A nie! Sekretarki jakieś te. Notatki. 4 lata minęły, odkąd służę Alfredowi. Już się pojawiło w pierwszym odcinku to nazwisko. On nie ufa nikomu. Dobra, czyli ona jest tą służącą jego, ale nadal jakby ma zakaz wchodzenia do jego prywatnych komnat. Jaki jest jego problem? Mówi się, że żyje ze swoją siostrą Aleksią w swoim prywatnym domu na wzgórzu. Czasami widzę kogoś, kto... jakby wygląda przez okno z tego domu. To może być Aleksja, która jest bardzo piękna. Kiedyś zapytałam Alfreda o to, ale on tak jakby zlał, nie wiem co znaczy, enraged him.
Aha, że tak, nie zlał, tylko że go to jakby w szał taki wprowadziło, rage, tak? Tak to rozumiem. Dobra, czyli jeżeli zapytam się o nią jeszcze raz, mogę... Położę swoje życie na włosku. To wielka tajemnica, że on tak desperacko próbuje zachować swoje prywatne życie z Aleksją w sekrecie. A to w ogóle facet pisał. Ja myślałem, że to jest jakaś babka sekretarka, a to sekretarz, w sensie koleś, Robert. Okej. Okay. Mamy kolejne ribony, w sumie kolejne. No tamte zostawiliśmy tam przy tym pieprzonym... W tym pieprzonym schowku, gdzie była ta bramka. Czy to jest skrzynia? Jezus Maria, oczy mi się zaświeciły jak 5 zeta. Jezu, dawaj mi to. Ja pierdzielę, skrzynia. Dobrze, słuchajcie, zrobiliśmy, że tu przyszliśmy jednak, a nie do, w tamtym domku, tym pierwszym. Chyba, że w tym domku pierwszym też była skrzynia, nie wiadomo w sumie. Dobra, zostawiam tę broń, bo ona jest na zero. Zostawiam to, bo w ogóle nie mam pojęcia, gdzie to wtrynić. Chyba, że to jest ten emblem do tych drzwi tam w więzieniu, gdzie zrobiliśmy kluczyk do tej bramki takiej na kłódkę. Zostawiam też te bełty, bo ja nadal... Znaczy, nie mam broni do tego żadnej. Bowgun arrows. No i to już zostawiam. Chyba, że roślinkę sobie tą jedną zostawię, bo dwie i tak mam zmieszane. Zajebiście. Słuchajcie, mamy 36 minut odcinka, więc ja na razie wezmę sobie te ribony. 3 ribony. Dobra, i na razie jeszcze potrzymamy. W sumie 4 sloty mamy. Co tu jeszcze jest? Jezu, kolejna roślinka. Tu się coś świeci w ogóle pod tą komodą, już zauważyłem. No widzicie, coś się tu świeci. Tylko czy ona to wyciągnie tak, o? Yes, there is evidence that the shelf has been moved. Czyli to specjalnie ktoś tak umieścił. Czyli rozumiem, że mam to przesunąć? No, przesuniesz to? Dobrze, że to, słuchajcie, się świeci, bo inaczej bym nie wpadł na to, żeby tą szafkę przesunąć. Nie ma szans. Co to jest? Umbra. ID card! A my potrzebowaliśmy to ID card tam do tego komputera. Dobra. Gites. Czyli to ID card muszę ze sobą wziąć. To jest zamknięte. I tu jakby są... wyryte jakby takie dwie bronie, nie? A czy to nie są te nasze dwie bronie? Nie, to by było bez sensu. To by było głupie, nie? No to na pewno nie są te bronie. Dobra, zostawmy tę roślinkę. Na razie te ribony też. A tą kartę weźmiemy. Tę kartę weźmiemy i teraz wiecie, co ja zrobię. Wrócę się... pozbierać wszystko, co się da. A mianowicie tak, przed tą rezydencją były rzeczy i też w tym pokoiku ta walizka, nie? A tu w ogóle coś jest? Na tym balkoniku? Nie. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Ja bym chciał sobie pójść też tam do końca tego korytarza. Jezus, strasznie się tu przyciemnia ten obraz. Taka jakby mgiełka się tworzy. No dobra. Silver Crest. Jezu, wszędzie coś tu trzeba mieć, żeby gdzieś wleźć. Masakra. Dobra, ale ta posiadłość nie jest tak ogromna jak ta z jedynki na przykład. To jest plus. Póki co nie jest tak rozległa, no bo wiecie. Dobra, pójdziemy tam. I pozbieramy wszystko, co tam było, czyli spray i tą walizkę. I zobaczymy, co w tej walizce w ogóle jest, a potem użyjemy tej karty na tym komputerze, nie? Ale piękna muzyczka. Jezu, cudowny klimat, naprawdę. Apteczek mamy w ciul. Takie mam wrażenie, że na razie z apteczkami nie musimy się jakby martwić. Dlaczego ona tego nie chce podnieść? Duralumin case. Okej. No i weź ją teraz przejrzyj. Na kluczyk jest. Simple lock. Ta, lockpick musimy mieć. Boże, nawet nie kluczyk, czyli do tego wytryk będziemy mieli, a nie do tamtej kłódki. Dobra, okej. Okay. Czyli to by było na tyle, na razie jej nie otworzymy. No ale progres jest, słuchajcie, progres jest, to mi się podoba. No to teraz to ID card jeszcze. I potem bym wrócił przed rezydencję, nie?
No. O Jezu, źle. Chciałem użyć tej karty. Dobrze, no wiem, że muszę włożyć to. No, no. A ja tu mam jakiś nu... Ja pierdziele. Czyli to tak nie zadziała, tak? Czekaj, bo gubię się w przyciskach znowu. Ta. Czyli inaczej, ja muszę to sprawdzić. Czy tu jest jakiś numer? Jest. O, kuźwa. NTC, czy ja to zapamiętam? NTC 0394, tak to było? Jezu, NTC 0394. Szybciej. NTC 0394, bo nie? 0394. Mam nadzieję, że to o nie było, tylko faktycznie 0. No, czy ja się pomyliłem, czy nie? Jest. Ale co to mi da? Deaktywowaliśmy jakiś system obronny. A i wywaliła tą kartę. Dobrze. Drzwi nam się otworzyły, te, które były zamknięte wcześniej. To czekaj ta. To jeszcze ja wyjdę na zewnątrz i tam była roślinka chyba do podniesienia. Tam w ogóle jeszcze jedno przejście było przecież z furtką. Nie poszliśmy tam jeszcze. Jezu, co to tak bzyczy? Dawaj tą roślinkę. Dobra, zobaczcie, ile mamy tego leczenia. To jest hit. Dobra, i teraz teoretycznie na naszej drodze, tam gdzie byliśmy, to chyba wszystko jest zebrane. Tak mi się wydaje. Teraz ja bym chciał... zerknę tylko, słuchajcie, co jest tam w tym pomieszczeniu. Tylko zerkniemy, nie? I pójdę to zapisać i będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek. Jakiś progres, słuchajcie, zrobiliśmy, aczkolwiek wolno i mi idzie przechodzenie tej gry, takie mam wrażenie. Jezu, jak mi się zacięła gra nawet, jak wyciągnąłem broń, chciałem strzelać. O nie, no ta broń nie jest taka zajebista jak tamta. Zobaczcie, ile mi schodzi, żeby tą bronią ich zajumać. Nie no, ale muszę ich zajumać, bo ja nie wiem, jak często będę na przykład tutaj przebiegał, nie? Tym korytarzem. Rozlał się. Aha, ich tu trzech było, dobra. Ale tu jest kolejna paczka amunicji. Ja bym chciał do tych bełtów broń znaleźć w takim razie, skoro my mamy te, wiecie, bełty. Jeszcze jakiś francowaty typ tam jest. Pokazać mi to. Te są zamknięte. Jedyne drzwi na końcu korytarza chyba są otwarte, z tego co widziałem. Czerwona roślinka. Coś mi tam jeszcze ryczy, do jasnej cholery. Ja bym sobie to zmieszał, wiecie, bo też się mieszało przecież zieloną. Nie no, mylę tak się w tych przyciskach, że dostanę zaraz szału. Combine. Tak, połącz to, dobra. To chyba dawało full HP od razu, nie? Czy tam jest jakiś koleś? Jest, bo ona tam celuje nawet jak się obrócę tu. Wątpię, że on padł. Rozlał się. Dobra. Te drzwi są otwarte? Tak. A te na prawo, tam skąd on wyszedł, też były na mapie na czerwono, czyli dupa. Jest paczka amunicji. Co to jest za pomieszczenie? Boże, jakieś noże. No dobra, dużo tej amunicji, nie pogardzę. Weź przeładuj sobie tę broń, oczywiście nie ten przycisk. Combine. Tu się coś świeci, jakiś przycisk, co to jest? Jezu, ja nie wiem, czy ja chcę to wciskać. Ja nie mam zapisanego, jak to jest jakiś boss. Dobra, kliknij to. Cutscenka. Czy to jest ten Alfred i ta Aleksja? Czytaliśmy o nich w notatkach.
to są ci antagoniści tej gry. Bo Deseko właśnie mówiła, że rodzeństwo jest antagonistami w tej grze i że są zajebiści. W sensie zajebiści pod względem, że da się ich lubić, czy pod względem, że są psychiczni, bo na razie to widzę, że jakiś dramat. Jest tutaj i ta muzyka w tle. Chore. No chyba się z nimi nie polubimy. I wyglądało to bardzo creepy. O Boże, jakieś tajemne przejścia, dajcie spokój. Nie, dobra, bo mamy 46 minut prawie. Ja bym to zakończył najchętniej. Ale wiecie, ja bym to zakończył jak Pan Bóg przekazał i przy maszynie i normalnie zrobił zapis, a nie cheatował. Czy tu się da coś jeszcze klikać? Nie, no ja muszę chyba tam pójść. A te szafki? Nie. Dobra. To zrobimy to następnym razem. Może niepotrzebnie tu szedłem w tym odcinku, ale wiecie, macie przedsmak. Bo tak długo bez zapisu, ja jeszcze tu zginę zaraz. Ale creepy była ta pioseneczka. Jezu, znowu coś tu trzeba mieć, żeby wejść. No ale rozrasta się ta posiadłość, nie powiem. Tu chyba tak? Dobrze poszedłem? Dobrze. Bo tamte były zamknięte naprzeciwko. Rozrasta się ta posiadłość. No i poznaliśmy... wygląd naszych antagonistów. No, niepozornie wyglądają, nie? Jak na takich złych. Ale coś ewidentnie... coś jest z nimi nie tak. Na tym filmiku to było creepy. I wyglądało to bardzo źle. Dobra. Wracamy w takim razie tutaj. Zrobimy sobie porządeczek w skrzynce i w ekwipunku, bo ja na przykład tej walizki w ogóle na razie nie potrzebuję. Trochę rozwala mnie to, że jest tylko w jednym miejscu na razie ten schowek, nie? Chyba, że ja nie poznałem jeszcze innego miejsca. Za dużo mamy, słuchajcie, tych rzeczy, więc... znaczy tych leczeń. Więc tak zrobimy. I teraz jeszcze pytanie, czy ja coś chcę stąd? Aha, ribony miałem wziąć. Jeszcze coś? Nie, starczy. Dobra. Zapisujemy, słuchajcie, to. No ale... możesz zapisać? Dziękuję. Na drugim slocie. Na różnych slotach, słuchajcie, będę to zapisywał. Bo wiecie, jak coś nie pyknie, to zawsze można to jakoś uratować, nie? Jakbym zapisywał na jednym slocie, to byłby dramat. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ta część podoba. I dajcie znać, czy na razie daję radę. Czy dajecie radę to oglądać z tym moim sterowaniem. Ale no, ja się nieźle wkręciłem i w sumie... jakoś tak intryguje mnie ta fabuła, bo na razie tak mało wiemy, co to za wyspa, co my tu robimy, jakieś notatki o tym Alfredzie, o tej Alexii, ale tak jeszcze nic takiego konkretnego, nie? No i jeszcze mnie intryguje, co jest w tych pozostałych pomieszczeniach, w których jeszcze nie byliśmy. Tam na zewnątrz ta bramka i jeszcze ten jeden cały domek, który pominęliśmy, a tam było milion przejść i to pootwieranych z tego, co pamiętam, więc bardzo mnie to ciekawi. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.